Starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka otrzymał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego umowy pomocy finansowej w wysokości 28 milionów złotych na realizację scalania gruntów na terenie powiatu. Scalenie gruntów to jest trudne zadanie, ale bardzo potrzebne i w związku z tym cieszę się bardzo, że dzisiaj kolejne środki trafiają do powiatu miechowskiego, mówi marszałek Witold Kozłowski. Mam taką nadzieję, że powiat wykorzysta zgodnie z harmonogramem te środki. No cóż, dodam tylko tyle, że współpraca z powiatem miechowskim się układa bardzo dobrze. Dziękuję panu staroście za tą współpracę. Starosta Jacek Kobyłka zapewnia, że tak właśnie się stanie, a dzięki scalaniu gruntów wiele się w powiecie zmieni na korzyść mieszkańców. To będą nowe drogi, nowe granice działek, także nowe pomiary geodezyjne, więc to jest ważne dla szczególnie mieszkańców wsi. W przekazaniu umów wziął udział także radny województwa Mirosław Druszcz, reprezentujący mieszkańców powiatu. To są rozwiązania, które nie są dla mieszkańców, ich pozytywne skutki nie są widoczne ad hoc, natomiast w trybie później procedowania różnych tematów to jest bardzo duże ułatwienie i to, że samorządy w bardzo dobry sposób potrafią się porozumieć, samorząd wojewódzki z samorządami powiatowymi i gminnymi, jest niezwykle istotne dla tak naprawdę dobra mieszkańców. Scalanie planowane jest w czterech miechowskich wsiach: Jelcza, Wierzbie, Uniejów Parcela oraz Tczyca.